Spotykamy się w bladym świcie, blady świt w czeskim Cieszynie, bo 11 czerwca odbędzie się tutaj wyjątkowe wydarzenie, wyjątkowy koncert i to koncert charytatywny. Co się będzie działo? Powiedzcie nam. Tak, robimy koncert dla Dorotki Dąbrowskiej, 10-letniej dziewczynki z Cieszyna, która cierpi na nerwiakowłókniatość. W główce tworzą się jej guzy. Są to guzy bardzo trudne do zoperowania. A terapia kosztuje 3 miliony złotych. Mamy tutaj cel szczytny, cel charytatywny i to nie tylko koncert, bo ja tak powiedziałam, że koncert, ale to całe wydarzenie, także opowiedzcie nam, co się będzie działo i zachęćcie naszych widzów do tego, żeby przyszli, żeby odwiedzili właśnie tego 11 czerwca Blady Świt. Faktycznie koncerty, zagrają dwa zespoły. Jeden zespół to Pytki Dość z Wisły Malinki, drugi to Centrum Band z Żywca. Obydwa zespoły są w takim, powiedzmy, mocniejszym ogólnie klimacie. Są to klimaty takie cięższe rockowe, ale myślę, że będzie fajnie i że to, że będzie z przytupem generalnie głośno i będzie bardzo fajnie. Oprócz tego planujemy w tym dniu, przy okazji całej akcji, tej imprezy, planujemy coś w rodzaju kiermaszu. Będą wystawione dwa stoiska, bądź więcej, zobaczymy. Będzie stoisko na pewno z rękodziełem, będą różne gadżety od zespołów. Planujemy również zrobić coś na kształt loterii fantowej, powiedzmy, bo mamy tutaj, się udało na szczęście przy współpracy z lokalnymi firmami pozyskać trochę różnych fajnych gadżetów i planujemy właśnie taką loterię przeprowadzić i oczywiście wszystkie środki, które wpłyną z tego, zostaną przekazane bezpośrednio na leczenie Dorotki. Ja, jeśli mogę, jeszcze dopowiem, bo Łukasz już powiedział o tym, że będą mocne zespoły. I na bazie tych zespołów tak naprawdę powstała nazwa naszej akcji Pomocne Granie. Pomocne Granie to taka pierwsza wasza akcja. Skąd pomysł? Czy wy znacie jakoś Dorotkę? Dlaczego taka akcja? Dlaczego akurat taka impreza, takie wydarzenie? Wiesz co, tak naprawdę z potrzeby naszych serc. Poznaliśmy historię Dorotki. Jest to dziewczynka stąd, tak, więc jest to nam tym bardziej bliskie. My mamy niewielkie doświadczenie w organizacji. Działaliśmy już z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy, tam troszeczkę liznęliśmy. Łukasz już wcześniej też angażował się w jakąś organizację, natomiast tak naprawdę uczymy się na żywym organizmie. Chcemy to zrobić, chcemy się sprawdzić. Przede wszystkim chcemy, żeby jak najwięcej osób dowiedziało się o Dorotce. Chcemy spróbować. Oczywiście, że tak. Próbujcie. My też będziemy. Do wydarzenia zostało jeszcze trochę czasu. Czy można was jakoś wesprzeć, w jakiś sposób wam pomóc? Jasne, jak najbardziej. Ciągle zbieramy gadżety na nasz kiermasz, na losy do loterii fantowej. Także jak najbardziej. Każdy pomysł i każda pomoc jest na wagę złota. No i przede wszystkim zachęcamy do pomocy w zbiórce Dorotce, na Się Pomaga, na Dobrym Kliku. To jest nasz główny cel. Ta zbiórka 3 milionów jest naszym głównym celem, także każdy sposób jest dobry. Pomocne Granie w Bladym Świcie 11 czerwca. Zaczynamy od godziny 18. Oprócz samych koncertów będziemy mieć loterię, będziemy mieć kiermasze. Mamy osoby, które zadeklarowały nam upieczenie ciast nawet. Także będzie się działo. Chcemy pomóc. Po koncertach będzie jam session, także jeśli lubicie grać, wpadajcie. Myślę, że będzie można tutaj z muzykami sobie jeszcze później fajnie podziałać. No i co? Zapraszamy na pomocne granie 11 czerwca.